Na widok takiego gruzu większość blacharzy ucieka w popłochu. Tymczasem Darek już widzi tu kolejnego lśniącego Mustanga. Następny projekt, następny skorodowany projekt, następny w rdzy, multum rdzy, multum tak naprawdę zakamarku do wyczyszczenia. No i co? Są nowe technologie, spróbujemy może pokazać wam coś, co jest nowego, co jest fajnego, gdzie można sobie życie ułatwić i zaoszczędzić tak naprawdę mnóstwo roboczogodzin. Okularki, żeby oczów nie zepsuło. Laser. XXI wiek tak naprawdę, a warsztat jeszcze nie tak dawno. Każdy jeden co? Czyścił piachem, szczotkami, no czym się dało. Sam to robiłem i tak naprawdę dalej to jest bardzo popularne. Teraz popatrzcie. Jeśli wy też już po kilku sekundach oglądania tego sprzętu w akcji chcecie kupić podobną zabawkę do swojego garażu, mamy dla was smutną wiadomość. Taki laserowy pogromca rdzy kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co najważniejsze, nie ma czegoś takiego, że leci piach, leci kurz, sprawa druga, nie gnie nam blachy, nie robi nam fałd, no bo wiadomo, piaskowanie fajne, ale co, jak jest cienka blacha, a da się dosyć duże ciśnienie, temperatura wzrośnie, pofałduje, pokrzywi to wszystko, tu nie ma tego. W zależności od ustawienia lasera, od wiązki, możemy sobie zwiększać szerokość i strumień tego czyszczenia i moc. I to jest też fajne, możemy dopasować. Od bardzo wąskiej po naprawdę 20 i ponad więcej centymetrów, gdzie możemy sobie dopasować szerokość czyszczenia. Taka to fajna zabawa. Fajna i zdrowsza niż wdychanie ścierniwa podczas piaskowania. Powiem tak, takie duże dziecko się robię przy tym, naprawdę. Tak mówię, troszkę Gwiezdne Wojny, powiedzmy, warsztatowe, coś tam. Nie wiem, no ja lubię i robię to. I tyle. I działamy.